Świadomość kobiet w tym zakresie wynika, myślę, głównie z potrzeb, które są bardzo jasno definiowane, szczególnie przez pokolenia kobiet młodszych. A w odpowiedzi na te potrzeby pojawiają się możliwości rynku ginekologii plastycznej, które są coraz szersze. Od leczenia operacyjnego klasycznego poprzez operacje bardzo wyszukane, jak plastyki łechtaczki, plastyki warg sromowych, poprzez lasery, karboksyterapię i wiele, wiele innych nowych metod, które mniej lub bardziej działają. Są cały czas te metody oceniane i przez praktyków, i przez naukowców. I myślę, że z czasem zostaną wypracowane pewne standardy, które pozwolą w sposób jednoznaczny powiedzieć, że to działa i to możemy Pani zaproponować i na pewno odniesie to efekt pożądany. Na tym etapie, na którym teraz jest ginekologia plastyczna, jest tak w wielu przypadkach, szczególnie jeżeli chodzi o chirurgię, czyli jeżeli chodzi o operacje plastyczne pochwy, labioplastyki, mam tu na myśli plastyki warg sromowych mniejszych, plastyki warg sromowych większych. Natomiast jeżeli chodzi o metody tak zwane nowe, między innymi lasery, mamy coraz więcej dowodów, że to działa. Natomiast środowisko, szczególnie naukowe, patrzy na to i bardzo dobrze, z dużą ostrożnością. I potrzebne są duże badania, które faktycznie udowodnią, że te metody są efektywne i przynoszą pożytek i nie są przede wszystkim szkodliwe. Kiedy pacjentka przychodzi do nas, to musimy być świadomi tego, jaki to jest etap. Mam na myśli pacjentkę młodą, która urodziła. Jaki to jest etap po porodzie, bo jeżeli to jest 6 tygodni po porodzie, czyli zakończony połóg, to tak naprawdę powinniśmy poczekać, bo najczęściej tkanki powracają do niemalże pierwotnej formy i napięcia i kształtu. Natomiast są sytuacje, szczególnie po porodach dużych dzieci, po nacięciach krocza, kiedy może dojść do znacznego rozluźnienia pochwy, do tworzenia blizn, i wręcz wykreowanie dolegliwości polegających na tym, że pacjentka nie odczuwa satysfakcji seksualnej, trzyma blizny, które są źródłem bólu, no i wtedy powinniśmy zaproponować jej właściwe postępowanie, które te dolegliwości zmniejszą lub wręcz je usuną. Mamy już pewne metody o ugruntowanej pozycji, czyli metody leczenia operacyjnego, ale pacjentki nie zawsze chcą być leczone inwazyjnie, poszukują metod mało inwazyjnych. Taką metodą, która niewątpliwie ma dobre papiery, czyli ma dowody, jest laser frakcyjny, głównie laser frakcyjny CO2, który sam stosuje w swojej praktyce z doskonałymi efektami, oczywiście przy właściwej kwalifikacji pacjentów i uczestniczę w różnego rodzaju zjazdach, kongresach. Ostatnio byłem na kongresie ginekologii estetycznej w Rzymie, gdzie jest bardzo wiele dowodów naukowych, że lasery działają i myślę, że wkrótce wejdą one do pewnego rodzaju armamentarium ginekologii jako takiej i będą używane w przywracaniu właściwego napięcia tkanek, odmładzaniu, to jest może taki kolokwializm, ale no, tak to można określić tkanek pochwy i krocza u kobiet, które tego wymagają oczywiście. Nie istnieje idealne, nie ma wzorca narządu płciowego, ani męskiego, ani żeńskiego. To tak samo jak jest krzywa Gaussa, prawda? Jest pewnego rodzaju ekstremum ludzi bardzo wysokich i bardzo niskich. Większość z nas się mieści w tych takich strefach średnich i po prostu takiego modelu wzorca nie ma. Poza tym to jest bardzo indywidualne, bo zależy od gustu.